Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Cudów Designu. Ja nazywam się Karolina Szyszka i w każdym odcinku na moim kanale opowiadam o elementach wnętrza, o projektowaniu wnętrz, o tym jak projektuję razem z moją autorską pracownią, która nazywa się Grupa Nono. Witam wszystkich nowych, ale też stałych bywalców. W dzisiejszych Cudach Designu gwiazdą programu będzie zestaw porcelanowy, zastawa, która nazywa się Kula. Jest to zastawa, która powstała w 1932 roku, czyli naprawdę dawno temu, niemal 100 lat temu, a do tej pory jest to element, na który warto zwrócić uwagę. Zastawa zaprojektowana przez Bogdana Wendorfa w Paryżu, bo w Paryżu miał swoją pracownię, zyskała swoją nazwę głównie przez to, w jaki sposób ona wygląda. Każdy element zastawy jest zbudowany na kuli. Kuli, która, aby się utrzymywała na powierzchni stołu, zyskała również nóżki, taką rozgwiazdę, która wspiera właśnie tą kulistą część zastawy. Do tego mamy ucho. Ucho dzbanka też jest charakterystyczne, ponieważ od wewnętrznej strony są wyprofilowane miejsca na palce, tak by wygodniej trzymało się każdy element zastawy. Oczywiście wszystkie te poszczególne elementy zostały scalone w jedno, no i tak właśnie prezentuje się każdy element zastawy Kula. Produkt porcelanowy. Producentem jest znana, myślę, że wszystkim, fabryka porcelany i ceramiki Ćmielów. Sama zastawa powstała w kilku kolorach, w kilku malowaniach, natomiast charakterystyczne dla niej jest to, że nóżki oraz ucho najczęściej są złocone wielokaratowym złotem. Produkcja samej porcelany była niezwykle trudna, ponieważ każdy z tych elementów z zastawy Kula był tworzony osobno, oddzielnie. Dopiero później wszystkie elementy były scalane. Wszystko oczywiście było tworzone ręcznie, więc stworzenie takiej zastawy było bardzo czasochłonne, pracochłonne. No i pewnie z tego tytułu też zawsze brała się cena tej zastawy. Zestaw porcelanowy Kula można nabyć również dzisiaj. Oczywiście możemy oglądać tę zastawę w muzeach, gdzie są wyodrębnione te kolekcjonerskie egzemplarze, natomiast nadal na wielu aukcjach możemy taką zastawę kupić. Ceny oczywiście takiej zastawy są bardzo różne, w zależności od malowania, od tego z jakiego dokładnie czasu taka zastawa pochodzi, więc warto obserwować i szukać konkretnych cen i konkretnych produktów już bardzo indywidualnie. Natomiast kilka tysięcy za taką zastawę trzeba na pewno wydać. Myślę, że taka zastawa jest bardzo dobrym przykładem pewnej wartości projektowej, w którą warto zainwestować w danym czasie, ponieważ po wielu latach, po wielu dziesięciu latach okazuje się, że dany produkt jest nadal popularny, a wręcz kolekcjonerski. Jestem bardzo ciekawa, czy są tutaj miłośnicy wśród Was stylu Art Deco, bo to właśnie w tym stylu cała zastawa się prezentuje. Dajcie znać, czy podobają Wam się te egzemplarze porcelany, a może posiadacie takie w swoich zbiorach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Cudów Designu.